Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do kolejnego odcinka z Dead by Daylight, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie nowym Survivorem, o dziwo nie mam na nim nabitych zbyt dużo perków, ale spokojnie, damy sobie radę. Miejmy nadzieję, że w przeciwnej drużynie, czyli jako morderca, będzie grał Freddy Krueger, słuchajcie, bo na tym mi zależy, żeby wam pokazać, jak mniej więcej wygląda, i sam zobaczyć, bo w sumie nigdy jeszcze nie widziałem, jak wygląda to po prostu z perspektywy Survivora, po prostu gonienie przez Freddy'ego Kruegera, jak my jesteśmy w tym świecie duchów. Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, jak to wygląda z perspektywy Survivora, bo wydaje mi się, że jest to całkiem konkretne, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że nie będzie problemu, żeby Freddy'ego znaleźć w tym momencie. Raczej każdy będzie grał Freddy'im, więc możemy na spokojnie cisnąć. Zobaczymy. Trzymajmy kciuki. Na razie nie mamy żadnej wiadomości a propos killera. Więc zaraz zobaczymy. No zobaczmy. 3, 4. Ruszaj. No dawaj, come on! Giereczka! Załadowanie, elegancko, do matki. Okej. Okay. Na razie nie wiemy, jaki jest killer. Zagrajmy sobie normalny meczyk, zobaczymy, jak to pyknie. Miejmy nadzieję... Jest Freddy! Słyszycie jego kołysankę. Ale zarąbiste! Jest Freddy, jego kołysanka. Ja pierdolę, chcę zobaczyć, jak to wygląda z tej strony. Ale się jaram. Pięknie, świetny test do umiejętności. Dead or Daylight. Nie wiem, kiedy on będzie tutaj w ogóle. Okej, ty masz tam skrzynkę, moja droga. Dobra, spoko, nie ma problemu. Na razie Freddy'ego tutaj przy nas nie ma, ale było słychać przez chwilę kołysankę. Jak zarąbiste to było. Jestem ciekawy, jak będzie z tym światem duchów. Jestem ciekawy, na jakiej zasadzie to jest. Musimy zobaczyć. Dobra, Grażynka. Znaczy, przepraszam. Jesteś Kasia totalnie. Hop. Elegancko. Mam pierwszy silniczek za sekundę naprawiony. Z panią Kasią. Dziękuję, dobranoc. O, Freddy's coming. Ale to jest przerąbane, nie wiadomo, z której strony on idzie. Dobra, dwa silniki naprawione. Freddy, no znajdź kogoś, typie. Jest blisko mnie. Jest bardzo blisko mnie. Goni mnie, jest za moimi plecami. Uderzyła Freddy'ego! Goni ją. A ja nic nie wiem, co się dzieje, bo ja nie jestem w świecie duchów. The fuck? Co tu się odwala? Ja pierdykam. Lecę za nim, bo on wtedy... O, i może mi obsysnąć. Zlatuj haka i uciekaj. Usypiam je. Spoko, uciekaj, Chiquita. To jest najlepszy sposób na Freddy'ego, to mi się wydaje. Wow, jesteśmy w świecie duchów, what the fuck! Come on! Freddy Kruga! Ahaha, leci! O, ale zarąbiście, dobra. Easy. O Jezu, ale szybki sanił w ścianę, biegłem. Najgorzej, dobra, nieważne, dam się powiesić. XD. A, jesteś piękny, kurde, Kruger. Dwa silniczki, ja będę tylko raz powieszony, mam nadzieję, że ktoś tu szybko przyleci mi pomóc. No najgorzej, jak to będą jakieś kaplusy, które nie będą chciały pomagać. Ej, wybieguję się prawie. O nie, sekundy mi brakło, ale jaja. Oj, Holender. Ale naprawdę bardzo, bardzo blisko. Dobra, ja już jestem poza snem, obudziłem się. Jeśli nadziewa on mnie na hakę, jestem od razu poza snem, więc ja go nie widzę. To jest najgorszy przypał tutaj. Ale ktoś może na spokojnie, mam nadzieję, że przyjdzie po mnie. Dawać, chodźcie, chłopaki. To im szybciej, tym lepiej.
Idzie ktoś po mnie, więc jest okejka. Jak ktoś jest goniony też. No dawaj typie, dawaj. Ty jesteś Dawid Król, totalnie to jesteś ty. Pomóż mi, pomóż. Nie, to jest Dwight. To jest Dwight, bo ma ten. Boże, krawat, także spoko, ale dobra, Dwight, dawaj, pomagaj i od razu mnie reperuj. Jego tutaj nie ma. No naprawdę? No. I reperuj. Naprawiaj mnie, ej, chodź tu, ziomek. Ej, typie. Chodź, klej mnie. No, brawo. Niech ci będzie, przyjacielu, niech ci będzie. Dobra, i lecimy szybko naprawiać silniczki, słuchajcie. Dałem się złapać Freddy'emu, w sumie niepotrzebnie, przez przypadek, bo przywaliłem w ścianę głową. Ale jestem bardzo słabym survivorem, więc nie oczekujcie ode mnie zbyt wiele. Naprawdę, nie potrafię grać survivorem. Dlatego... O kurde. Dobra, pobieg w drugą stronę. Na spokojnie. Na razie go tu nie ma. Dobra, goli kogoś sobie innego. Sekutnika goni, także możemy na spokojnie się zająć. Chodź tu, grażynka. Chodź. Dawaj, leczonko, elegancko. I bierzemy się za silniczek, kumpel. Co ty na to? Dobra, sekutnik jest tam złapany, ale my na spokojnie zdążymy sobie naprawić troszeczkę silnika. Chodź tu. Do mnie pomożesz mi? Elegancko. That's what I like. On tam w ogóle nie widać go! Lewitujący taki. Ale to spoko wygląda. Dobra, niech sekutnika. Może mu się uda nawet buildować, bo ten Freddy jest taki ciekawy troszeczkę. O nie, nie udało mu się. Oj, zrąbałem. Nie, naprawię, dawaj, nie panikuj. Ile skillczeków w ogóle? Skrzaniłem jednego skillczeka, ale nic. Gościu mu uciekł z haka w ogóle, tak? Co on odwala tutaj? Jakim cudem on się stamtąd tu wziął? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Ale póki on tam się on tam se łazi. Nie rozwalaj tego, to jest niepotrzebne. Po co ty to rozwalasz? Dla punkciorów chyba tylko, nie? Z nim jest naprawdę przypał, nie wiadomo z której strony on przychodzi. To jest takie straszne, guys. Chodź tu, Dwight. Wake up. Take a brush and put a little makeup. O, zarąbiste to było! Ale to było zarąbiste, to ocucanie jest kozackie. Jak to kozackie jest, guys? Ale zarąbiste! Dobra, mamy jednego powieszonego, ale nic się nie stało. Sekutnik jest obudzony. Mamy tylko jeden silnik do naprawienia. Zajmijmy się tym silnikiem, guys. Wtedy już walić Freddy'ego. On tu wszedł. Troszkę naprawione. Okej, ona się z nim gania chyba. Tak, dokładnie. Kopany silnik. On poleci za nią, ale sprzypał, że jego nie widać. To jest tak przerąbane, słuchajcie. Ja cię kręcę, to jest tak przerąbane. Dobra, pobieg za nią. Spokojnie mogę sobie naprawić silnik w takim razie. Gdzie jest ten typek na haku? Nie mam pojęcia, gdzie jest ten typ na haku. Dlaczego mi go nie pokazuje? To jest dziwna sprawa. Dobra, naprawię silnik. Pierdzielę to. Nawet nie wiadomo, jaki gościu ma nick XD. Dobra, chyba tam ktoś będzie go ściągał za chwilę. Ja lecę z ostatnim silnikiem. Bardzo ważne, żeby teraz otworzyć ten silnik. Niech on tam się wigluje i zaraz po ciebie lecę, kumpel. Nie chcę być hamem, ale to jest jedyna szansa, żebym teraz mógł naprawić bardzo ładnie ten silnik bez żadnego bólu dupska. Trzymaj się i ja po ciebie lecę. Na spokojnie, kumpel, na spokojnie. Dobra, czy Kita się wyglowała? Mamy naprawiony piąty silnik. Lecę po ostatniego typa. Ktoś go ściągnie? Elegancko, super. Zarąbiście.
Dobra, idziemy otwierać bramę. Idziemy otwierać bramę. Na szybko. Otwieram bramę. Do jakiś słaby Freddy nam się trafił, słuchajcie. Mieliśmy farta tego. Ogólnie Dwight chyba troszeczkę szybciej bramę niż ja otwiera, nie? A, jest opóźnione otwieranie bram, bo on wali swoją obsesję. Ma tego perka zarąbistego. Czyli my sobie otwieramy bramę, ale on ma na kimś z nas obsesję, słuchajcie. I ta obsesja pozwala mu na to, że opóźnia otwieranie bramy, i to tak kosmicznie. Bardzo dobry perk. O nie! Co?! Fuck off, fuck off, fuck off. Mogę się jakoś z tego trzęsnąć? On mnie musi obudzić. Obudź mnie, ej, typie. Siemano, Freddy! XD! Let's go, baby! Elegancko, fajny meczek z Survivorem w ogóle nam wyszedł. Ten Freddy był dosyć słabawy, ale sam fakt. Ja pierdykam, o co chodzi? Zarąbista jest ta akcja z tym Freddym, słuchajcie. Także jak mówiłem, krótki meczek, fuck sake, wszyscy uciekli, są creepy. Zarąbista, 7 na 7 ukończone, co to było? Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale dostałem jakiegoś... Ja zrobiłem jakiś rytuał? Chyba tak. Wykonaj akcję kooperacyjną 7 razy. No dokładnie, miałem jeden dodatkowy ten... rytuał. Kozackie, słuchajcie. W ogóle, what the fuck, 91 tysięcy punktów w jednym meczu? Okej, słuchajcie. Dobra, to by było na tyle, także trzymajcie się i do następnego. Siemano, hej!